Cześć, Cecylia, Gaspi 119. Witam was w kolejnym filmie z Wiedźmina 3 Dziki Gon na kanale. I mam nadzieję, że wam się podobał ostatni odcinek, gdzie przeprowadziliśmy rozmowę z Mengę. A teraz w tym odcinku postaram się obrobić strażników, raczej łowców czarownic. Chujowe rzeczy ma się trochę, panowie, tutaj w tych lochach. Krasnoludzki spirytus, pewnie na... Na co to ja nie wiem, ale Aleksandra! Butelka wody. Dobra, no to idziemy. W takim razie. Tu coś jest ciekawego? Żeś cintry, lalka. Nie, nic ciekawego. Wypnij się po cichu z siedziby łowców. Aha, i to tyle. Tu się rozdzielmy, ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja, zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak, a poza tym muszę się wyładować. No, teraz będzie się paliła, a ja sobie będę przychodził i lutował. Gdzie mam iść? Triss, powiedz mi. To powinno wystarczyć. Zbieram się stąd. I ty powinieneś zrobić to samo. Mhm. Ale nie przez teleport. Bywaj, Triss. Pyk. Coś jest. Hola, pan Roiven prosi na słowo. Aha. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. Co? Nic. Już idziemy. Kogo ja widzę? Geralt z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem, a 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengen. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś. Tylko tyle masz do powiedzenia? Żadnej soczystej puenty? Błyskotliwego żarciku? Chcesz żarciku? No to ci opowiem. Gotowy? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. Nie byłem łaskaw. Ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie. Pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda. Mimo wszystko. Nie fatyguj się. Wiem już, co z Jaskrem. To weź pieniądze. Ja zawsze spłacam swoje długi. Nawet wobec kłamców. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Dobra, spierdalaj.
Pali się, płonie ognisko w lesie. O, tu jest ten żuraw. Gdańsk, moi drodzy, Gdańsk. Okej. Teraz porozmawiaj z Priscillem. Czy mamy jakieś inne questy poboczne może? Ponieważ bardzo dużo zrobiliśmy ostatnio głównych questów. Ten mistrz płatnerstwa mi się bardzo... O, kwestia życia i śmierci. Nowe rzeczy się... Miecze i pierogi to mnie trochę koje tego, ale zróbmy tą kwestię życia i śmierci. Do Triss. Podejdziemy do Triss. Jest to sidequest chyba pomagający jej uciec z Nowigradu, co pamiętam dobrze. Ale tak czy siak, trzeba coś zrobić. Nic nowego. Kurwa, tędy jeszcze nie biegłem. Myk, myk, myk. Tyk, tędy. Cyk, nagle tu, to, tu jakieś drzwi. Tyk, pak, o kurde, tyk. Jak to mówią, myk. Tędy. No odkryłem rynek nagle. Okej, okrawki. Ale tu jest ponuro. Lubię ten mod na ten lightning. Tutaj by tak się świeci. Co to kurwa? Suko, kurwa. Ty no, zaatakowali mnie bez powodu. Dobra, skoro tak stawiacie sprawę, to ja zaraz idę do Tasaka, kurwa. Słuchajcie, pokaż mi zadania. Czy ja w ogóle... Główne. Kierunek Skellige. Dorwać juniora. Są jeszcze questy główne, nie? Skarb Hroivena. Poznanie z Priscillą. Tutaj dorwać juniora. Przed areną, przed kasynem. Ej, ta pięść, ta pierdala, mówię, co się dzieje? Nie, szliśmy do Triss, to pójdziemy do Triss. Kwestia życia i śmierci tu było, nie? Tak. Pójdziemy do Triss, po prostu. Ej, ludzie, ludzie. Ja kombatam. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Okej. Okay. Ty, jakiś quest poboczny. Czekajcie, czekajcie. Questik, 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 questik. Dziecko. Co się stało? Oni... Oni... Hej, zaczekaj. Dobra, to biegniemy za dzieckiem jednak. Ten siwy! Brać go! Nie właśnie mu podnieść! Nie dotrzymamy! Ja go samym Ardem zabiłem. Dobrze wiedzieć. Dobra, teraz idziemy na Triss. F5. Krzywy ten dom. Ciemny. Znaczy, widzicie więcej. No chuj, będę na was. Będę patrzył na OBS w takich miejscach. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Ostatnie życzenie. Czytasz to? Tak, Geralt? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś?
Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Widziałem, że zachowałaś różę pamięci, którą dałem ci we Flotsam. Wydaje się, że to było tak dawno. Chyba dlatego, że tyle się zmieniło. Czyli zatrzymała się z sentymentu? Częściowo, ale przede wszystkim dla przestrogi. Jak się czujesz? Tak sobie. A czemu pytasz? Zastanawiałem się, jak twoja ręka, paznokcie... Odrosną. Słuchaj, to był mój pomysł. Wiedziałam, na co się decyduję. Nie musisz się o mnie martwić. Kiedy podrżnęłaś gardło Mengemu i potem byłaś taka zacięta, nie znałem cię od tej strony. A co miałam według ciebie zrobić? Wyczarować chmurę motylków? Wiesz, że nie w tym rzecz. Martwię się, jak to na ciebie wpłynie. No tak. Pewnie śniłby mi się po nocach, gdyby nie to, że póki co mam koszmary o czarodziejach palonych na stosie. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. A. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest znaleźć się w łapach łowców czarownic. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Kim jest ta Ingrid Wegelbud? Wegelbudowie to jeden z najbardziej wpływowych rodów w mieście. Dość nietypowy, bo od pokoleń rządzą w nim kobiety. W tej chwili seniorką rodu jest Patrycja Wegelbud, a Ingrid to jej córka. Znasz ją osobiście? Nie, tylko z widzenia. I z plotek. Jest bardzo popularna w Nowigradzie, bo ma głowę do interesów. Poza tym często organizuje wystawne przyjęcia w ich posiadłości za miastem. Takie imprezy to zapewne jeden ze sposobów prowadzenia interesów. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. No dobra, w takim razie biegniemy. Kurwa, dużą chatę mam jak na biedaków. Dobra, co prawda krzywa i się zapada, ale... Biegniemy. W ogóle, niby Nowigrad to wolne miasto, a wszędzie są flagi Redanii. Nie traćcie ducha. I tak dalej. Ja wypiłem jasłówkę. Podejrzanie dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Wiecie, muszę zmienić ten. Pyk. O. Tak? Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe.
Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. No dobra. To niedaleko. Szanowny, to musisz chyba u cyrulika ciągnąć. Pyk, 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 pyk. Pa, 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 pa. Na przygodę, Geralt! Na przygodę! Pomóż mi! Dziękuję. Chodźmy. Bandyci. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbut... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbut. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbut nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbut. Panicz Albert interesuje się alchemią i dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbut udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wegelbut wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbut da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudów. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbut obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak. Zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbut jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbut rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal.
Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. No to idziemy do Elihal. Nowy strój, dobre spodnie, buty, ale ja mam ten nilfgaardzki strój. A nie, ja go sprzedałem. No to nieważne. No to lecimy do Elihala. W wiecznym ogniu spłonie każdy grzesznik. Okej. Która jest godzina? Ta godzina? Nie pamiętam, która jest godzina, jak się grywam. Aha! Myk, myk, myk. Myk, myk, myk. Pyk. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Okej, okay, no tak. Maska wilka i maska lisa. I teraz tak. Skeligijski kolorowy kubrak. A weźmy ten skeligijski, kurwa, szych na siebie. Te koszule dwie sprzedamy i będzie git. Bywaj. Dobra, pokażcie to. Nie, dobra. Jednak może te nilfgaardzkie wygląda lepiej. Chodź tu! Witaj, tym razem... Chętnie obejrzę. Oczywiście. A daj to jeszcze, sprawdź. Dobra, wszystkie weźmy. Trochę wykosztujemy na tym. Może trochę bardzo. Bywa. Ale możemy zawsze sprawdzić, co jest lepsze. No to będzie to samo. Dobra, dawaj to. W takim razie. To jest? I lecimy z maseczką od razu. O, dobra. To możemy sprzedać w sumie, to co tutaj mamy. Chodź tu! Witaj! Chętnie oby... Oczywiście. Żebym nie sprzedał, kurwa, żadnej mojej zbroi aktualnej, nie? Fajnie, bo ja założyłem chyba, kurwa, te buty. Bywaj. Pewnie, że założyłem te kurwa pantofle skeligijskie. Witam. Ja mu je sprzedałem i kupiłem. Oczywiście. I teraz sprzedaj to. I reszta jest już moja. Dobra. W takim razie wyłączamy sklep. Bywaj. Moi drodzy, co będzie, ja się będę z wami żegnał. Na razie, cześć, do widzenia.